Cześć. Hej. Cześć. Cześć. Elo. To kulturki kulturki. Czyli? Ola. Ja. Mama. Maja. A Maja? Maja, to ja muszę... A Maja znika. Kulturki. Kulturki. No to o jakiej książce się porozmawiamy, Olu? No, chyba wracam do Emi. I dzisiaj jakie części? 8 i 9. List w butelce i Hokus Pokus. Dobrze, no to zacznijmy od listu w butelce. No. Co ta Emi tym razem robi ze swoim klubem? No, to oni jakby... mama tej... Flory, pani Laura myśli, że może by się przeprowadzić. Gdzie? Gdzieś nad morze, bo tam jest dużo dobrego powietrza. I mogłaby uprawiać mnóstwo roślinek. Mnóstwo tlenu. I pani Laura chce pojechać obejrzeć domek. No i... oni tam jadą do takiego jakby, do taki kemping. I tam dowiadują się, że jest takie coś, że tam się segreguje śmieci. I oni wszyscy postanawiają robić taką wielką akcję zbierania śmieci. No. Wywieszają różne plakaty i potem razem z całą chmarą ludzi sprzątają plażę. Ta-dam! Sprzątają plażę, a no. To taką dobrą rzecz robią, no. Prawda? Tak. No i co? A co na tej plaży się dzieje? Jak oni ją sprzątają? No worki biorą i parę tysięcy, no i tam parę tysięcy ludzi zbiera te śmieci. A to taka duża akcja. Tak. Taka trochę jak sprzątanie świata. Tak. Wiesz, kiedy jest sprzątanie świata? Nie. Nie wiesz, kiedy się sprząta świat? Kiedy jest taki dzień, kiedy wszyscy sprzątają świat? Nie, a kiedy? We wrześniu. Ale zasadniczo sprzątać warto przez cały rok, prawda? No. No dobrze. To jaką mają taką akcję tym razem, oprócz tego sprzątania świata? Czy coś się tam dzieje, czy nie? No właśnie oni też, ta pani Laura ciągle razem z tą Flarą myślą o przeprowadzce. Znaczy to ta Flora nie chce, ani ten, ani pan Zwiątły też niezbyt chce, ale ta pani Laura bardzo, bardzo chce. No. I oni mają wybrać sobie dom. No. Ale w końcu no, się jaki nie... Jaki tu jest udział klubu Emi? No bo oni robią tam akcję. Jaką? To... no to... ze sprzątaniem, tak? I jeszcze oni dostają taki list w butelce, gdzie jest napisane oprócz... jest jeszcze numer telefonu i jest napisany taki list od takiej dziewczynki, co się nazywa Anika i jakby mieszka... daleko bardzo i ona nie ma przyjaciół oprócz swojego psa i oni się z nią kontaktują przez telewizor, przez komputer z tą dziewczynką. A ty powiedz mi, ile jakby skąd jest ta dziewczynka? Nie wiem, chyba gdzieś z Grenlandii? Nie, no żartuję sobie, nie. Gdzieś tam z Finlandii? A z Finlandii? Może gdzieś tak? Tam, tak. Z Finlandii? Chyba. Szwecji? Norwegii? Może tak, gdzieś tam. Ze Skandynawii zasadniczo, tak? Tak? I co ta dziewczynka im tam pisze? No, tam się komunikują, no tam na trochę, ale rozmawiają. A jak oni mogą rozmawiać? Jak ona im wysłała butelce listu, jak oni później rozmawiają? No, ale ona im wysłała numer taki na taką... albo taki... z takiego... numer telefonu. Albo taki, na taki, nie walkie-talkie, tylko coś takiego jakby, jak, o, zresztą nie da się tego nazwać. Nie, no nie, po prostu nie ma trochę tego nazwać. No. Że walkie-talkie? W sensie... Nie walkie-talkie, coś... Znaczy, radio, tak? Troszeczkę tak, trochę podobne. Troszeczkę podobne? Tak. No to tak. I co oni jeszcze z tą, co się dowiadują o tej Emiki? Że ona tam mieszka, nie znam, u niej jest prawie ciągle śnieg i oni się z nią
zakolegowują i no. To chyba tak. Mogę przejść do drugiej części, bo jest ciekawa? Oczywiście. Zapraszam. Dobra, no to druga. Jest o tym, że oni się strasznie dziwią, bo ten tata Franka postanawia zamiast być tym naukowcem, to postanawia być magikiem. Iluzjonistą. I uczy się robić sztuczki z kart. I u nich jest takie coś, jak pokaz sztuk ulicznych i magii i oni postanawiają też w tym wystąpić. I proszę panią Laurę, czyli tą mamę Flory, żeby ona była jakby u nich też z nimi. Bo to musi być jakiś opiekun. No i oni tam wymyślają różne te... Franek robi swój eksperyment, a ta Faustyna gra na tej... na harfie, a dziewczyny robią gwiazdy i piru... i... Czyli to taki pokaz talentów, tak? Tak. Taki konkurs talentów. Tak. No to się ma 15 minut chyba, tak. No pewnie minuty. A pani Laura robiła tam jakieś takie rzeczy z hula hopem. Podrzucała je do góry i łapała. A ten tato, tak? Się przygotował i robił pokaz iluzji? Tak. Ale oni też mieli tam taką misję, bo oni przed tym, żeby się tak zobaczyć, jak to wygląda, byli w cyrku i oni tam zobaczyli, że oni tam te wszystkie zwierzęta tak niezbyt dobrze się nimi zajmują i jeszcze z takim kucykiem i oni chcieli im pomóc, więc postanowili zrobić taką akcję na pomoc tym zwierzętom w cyrku, żeby oni lepiej traktowali te zwierzęta. Żeby one mogły też same tak jakby trochę żyć. No bo zwierzęta w cyrku to niezbyt fajnie, nie? Nie. Cyrki są fajne, ale takie, gdzie są, nie wiem, akrobacje, magicy, prawda? Takie inne występy, ale zwierzęta w cyrku jednak chyba się męczą trochę, co? No, mocno. No szczególnie jak są transportowane z miasta do miasta, bo cyrk jednak nie jest zazwyczaj w jednym miejscu, tak? Tylko jeżdżą te cyrki. I przez to te zwierzęta się po prostu męczą, bo są w klatkach, bo są w małych pomieszczeniach cały czas, prawda? No. To nie jest tak jak w zoo, gdzie mają swój wybieg i gdzie wszystko jest takie dla nich przygotowane, tylko po prostu są na małej przestrzeni. Bo w zoo to przynajmniej próbują im jakby dać rośliny i jakby takie prawie tak, znaczy to dużo, dużo, dużo mniejszy obszar, ale podobny jakby żyły normalnie. Czyli na przykład spróbują upozorować jakąś puszczę albo jakieś skały. Tak, tak. No nawet widzieliśmy to ostatnio w zoo, prawda? Na przykład taki wybieg tygrysów. No tak, to było przepiękne. Tam zrobiono nawet taki strumień i mnóstwo takich roślin. Tak. I wielka skała. Wiadomo, że to jest i tak dużo mniejsze niż taki teren, który tygrys zajmuje w naturze, to zdecydowanie. Natomiast przynajmniej to jest jakaś taka namiastka. Tak na przykład jak byliśmy w tym zoo w Berlinie i oglądaliśmy pandy, to pandy miały tam zrobione tak. Taki super bambusowy. Ale ogródek. One i tak prawie w ogóle, to było dla nich bardzo, bardzo nawet większe niż ich normalny ten, bo one zazwyczaj prawie całe życie siedzą w jednym miejscu, jedzą i śpią. No tak. Jedzą, śpią. Jedzą, śpią. Jedzą, ale wszystkie zwierzaki mają takie przygotowane, powiedzmy, to miejsce, no a w cyrku to jednak nie bardzo i te zwierzęta się męczą bardzo i myślę, że w zoo mają dużo lepsze życie na pewno niż w takim wędrownym cyrku. No dobrze, to co klub Emi miał do zrobienia w tym odcinku, w tej części? No, oni tam też mówili o tym, chyba zrobili nawet petycję, jak to się nazywa? Petycję, no? No to zrobili też chyba petycję. A co to jest petycja w ogóle? Nie wiem. Takie coś, gdzie zbiera podpisy? Podpisy, tak, dokładnie. Że podpisy poparcia, tak? Że jest jakaś akcja i będziemy zbierać podpisy poparcia. I pod czym oni zbierali? Pod tym, żeby jakby nie więzić tak tych zwierząt,
żeby one miały lepsze warunki w cyrku tym. Bo to ten cyrk organizował ten konkurs jakby. Ten konkurs talentów. Tak. No widzisz, ja mam właśnie taką petycję, widzisz, te takie akurat dwie części przeczytałaś, gdzie robili coś takiego dobrego dla środowiska, tak? Bo z jednej strony to zbieranie śmieci na plaży, a z drugiej właśnie taka walka o dobre warunki życia zwierząt. Więc takie bardzo, się mówi, proekologiczne działania, tak? Tak. Tak. Też wracając jeszcze na przykład na chwilę do tych śmieci, no to te oceany, śmieci w oceanach, to jest duży problem, prawda? No, mnóstwo. No, dużo tych zanieczyszczeń trafia do oceanów, tego już przede wszystkim plastiku, tak? I później to zwierzęta jedzą. I się trują. No właśnie, się trują tymi nawet małymi takimi drobinkami, tak? Plastiku. Nawet kawałeczkami jakimś zakrętek. Tak, i też torebkami foliowymi, tak? Się duszą tym. W tym się zaplątują. No, dokładnie. Nawet jest taka wyspa śmieci. Tak. Wyspa śmieci, tak. Gdzie te wszystkie śmieci są składowane. Bo nam się tak wydaje, że ocean jest taki ogromny, że możemy sobie tam wyrzucać mnóstwo śmieci i to wszystko zniknie. I robi się wyspa. Niedługo ludzie zaczną żyć na tej wyspie. Tak, tak. I to będzie tak duża ilość śmieci, że to nawet utrzymałoby parę budynków. Myślę, że tak, że spokojnie. Zresztą w ogóle jak się śmieci wywozi na wysypiska, kiedyś też były takie duże po prostu góry śmieci. Teraz się śmieci w dużej mierze przerabia, tak? Przetwarza. Sortuje się i się przetwarza. Natomiast śmieci są sortowane w sortowniach. Też recyklingowane, tak? Co to jest recykling, Ola? Że przetwarzają na nowy. Przetwarzają na coś innego, tak? Czyli na przykład papier można przetworzyć znowu na papier, tak? Czyli toaletowy. Na przykład też. Makulaturowy tak zwany. Można przetworzyć plastik ponownie, szkło można nawet użyć ponownie, tak? Więc jest bardzo dużo takich produktów, które możemy zmieniać. Na przykład ze szkła można pobić i zrobić nową butelkę. Tak, ale robi się też coraz więcej fajnych takich wynalazków, które sprawiają, że rzeczy, które do tej pory były trudno, takie, że się bardzo na przykład długo rozkładały, jakiś plastik zmienia się na rzeczy, które są albo wielorazowego użytku, albo powstają z takich produktów, które się łatwo rozkładają. Na przykład rurki do picia, prawda? Które były plastikowe, najczęściej się używało plastikowych rurek do picia. To teraz dużo ludzi używa wielorazowych. Papierowych? Tak, z jednej strony papierowych, bo papier się dużo łatwiej rozkłada. I jeszcze takich metalowych. Metalowych, wielorazowych. My mamy metalowe. Szklane, ale też używa się na przykład rurek zrobionych z makaronu, w sensie z mąki, tak? Czyli z takich naturalnych składników. Używa się też naczyń. Czy ktoś trzeba zrobić takie z miodu, bo wtedy ludzie by pili ciepłą herbatkę i jeszcze zlizywali miód. No to by ciężko się utrzymać. No, pewnie by się rozpuścił ten miód. No właśnie specjalnie, żeby ktoś mógł to zjeść. Takie tworzywo. Tak, na przykład się robi też takie talerze jednorazowe z otrębów, które można zjeść, robi się z fusów, z kawy, z takich naturalnych rzeczy dużo, coraz więcej takich tworzyw się robi, tak? Tworzy się materiały z liści, z włókien takich roślinnych, które no, są dużo lepsze niż takie materiały, które są sztuczne i które, mówię o ubraniach, takich materiałów na ubrania, które się bardzo długo też rozkładają. Więc to jest bardzo ważne też dla takiego zrównoważonego, się mówi, życia, żeby te materiały były takie, mogły, co się mówi, w takim obiegu cyrkularnym. To już kiedyś o tym rozmawialiśmy chyba w którymś odcinku, że coś może krążyć cały czas, tak? Krąż. Tak, no ale dobra, wróćmy do tego magika. Co tam jeszcze się wydarzyło? No...
Nawet jak ktoś inny miał występ, to wziął do takiej skrzyni, gdzie się znikało tego Franka. Ale on tam się potem znalazł. Aha, ale zniknął. Tak. Wyszedł mu występ? Tak. A ty, Ola, jakbyś miała wystąpić w takim konkursie talentów, to co byś zrobiła? No, nie chciałabym. Dlaczego? Trochę mi się nie chce. No, ale to, a jaki masz talent, który byś chciała pokazać? Co byś zrobiła? Zatańczyła, zaśpiewała, zagrała, Zatańczyła na pewno nie, zaśpiewała może, zagrała na pewno nie. No coś by się na pewno znalazło, jakiś talent, tak? Chyba, że talent może jest jedzenie frytek. No jedzenie frytek, no może być talentem, ale obawiam się, że jest dużo, dużo utalentowanych ludzi pod tym względem. Na pewno ja i Maja. Na pewno. No, ale myślę, że znalazłbyś jakiś talent, który Ola by mogła zaprezentować na konkursie talentów. I jeszcze popcorn można by było wcinać. No dobra. Albo tygrysy by mogły wcinać i rysy. Też. Gdyby tygrysy. Dziewczyny teraz mają konkurs recytatorski. Na razie każdy w klasie musi się nauczyć wiersza. Każdy. Wiersza. I Ola będzie mówić wiersz pod tytułem Dwie gaduły. Takie kulturki. Dwie gaduły. Ale są trzy. Madalińska z gadalińską. Ale są trzy gaduły. No u nas są trzy. Ha, ha, ha. A Maja Mama będzie się mówić, zalicza. Maja będzie recytować wiersz. Gdyby tygrysy jadły irysy, to by na świecie nie było źle. Tak, dokładnie. Że dziewczyny się szykują, uczą się na pamięć. Bo każdy tygrys irysy by gryzł. No dobra, przypomnijmy, kto jest autorem książki. Tej książki, o której teraz mówimy. Tak, i przypomnijmy, o jakiej książce mówimy. Pomyślmy. Agnieszka. Emi? Agnieszka Mielech, Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn. Części pod tytułem. 8 i 9. Dobra. List w butelce i Hokus Pokus. Tak, polecamy Wam bardzo kolejne części Emi. Ola, polecasz? Okej, mogę polecać. Nie, żartuję sobie, polecam. No to pa? No to pa. Pa. Do usłyszenia następnym razem. Maja też mówi pa, chociaż nie wiem, co robi. Proszę się pobawić. Już 2 odcinki to dla mnie za dużo. 3. Do usłyszenia następnym razem. Pa!